Warszawskiej, kobieta z psychologicznym. Szczególnie proszę się i podkreślić nasze gości. Pani Pana Profesor Joanna Sojuszczyn. Wtedy byśmy nie mówili o prawach kobiet, tylko po prostu o prawach ludzi. Więc jeżeli ktokolwiek mówi, że walczy o prawa kobiet, to walczy o to, żeby kobiety miały inne prawa niż mężczyźni. Jest to chyba jasne, proste i zrozumiałe. Ja się zgadzam z tym, że kobiety powinny mieć inne prawa niż mężczyźni. Jakie prawa? No takie, jakie się wytworzyły przez tysiące lat rozwoju naszej cywilizacji. Która to cywilizacja wyraźnie powiedziała, że są oczywiście kobiety publiczne, ale nie jest to
prawda, stanowisko dla kobiet nazwy honorowe. Natomiast jako zwolennik prywatności uważam, że kobiety powinny być prywatne raczej, a nie publiczne. I opowiadam się za jeszcze jedną rzeczą, która konsekwentnie wynika z tego, że walczy o równorodność i bardzo się cieszę, że organizacja rozwoju zrównoważonego dba o różnorodność. Otóż oczywiście różnorodność polega na tym, żeby kobiety były możliwie inne niż mężczyźni. Różnica między kobietami a mężczyznami fizjologicznie jest bardzo istotna oczywiście. Jak wiadomo, kobiety są średnio 7 cm od mężczyzn niższe, podnoszą o kilkanaście kilogramów średnio mniej niż mężczyźni, mają inteligencję o 6 IQ mniej więcej niższą, wagę mają niższą i tak dalej. I to jest różnica naturalna. I teraz natomiast pamięć na przykład mają od mężczyzn lepszą, średnio. Nie wiem, z czym się mierzy pamięć w takich jednostkach, ale wszyscy badacze są zgodni, że kobiety mają pamięć od mężczyzn lepszą. I zawsze stoję na stanowisku, że jeżeli mamy w budżecie różnorodność, to nie mamy robić mody na unisex, tylko cechy kobiece trzeba potęgować, rozwijać, żeby kobiety były bardziej kobiece, a mężczyźni, żeby byli bardziej męscy, po to właśnie, żeby była w budżecie różnorodność. A nie walczymy o to, żeby były jednakowe, bo wtedy różnorodność oczywiście zanika. I jeżeli sobie wyobrazimy dwa kluby sportowe. Jeden klub, nazwijmy go postępowy, przychodzi do niego dwóch kandydatów na sportsmenów, prawda? Jeden takie małe kucherko, drugi takie potężne wieczysko. W klubie postępowym mówią, no musi być jednolicie, więc te kucherko to jeszcze podtuczymy i będzie podnosiło ciężary, a tego, prawda, potężnego faceta odchudzimy i będzie jeździł za jockeya. Natomiast w klubie reakcyjnym postępuje się inaczej. Chudego się jeszcze odchudza, żeby jeździł za jockeya, a tego potężnego się jeszcze tuczy, żeby podnosił ciężary. Pytanie, który klub wygra w konkurencji? Wiadomo. I to społeczeństwo, które będzie miało kobiety bardziej kobiece, a mężczyzn bardziej męskich, wygra ze społeczeństwem unisex. Ze społeczeństwem, w którym wszystkie role są takie same. Tyczy to czysto praktycznych rzeczy. No, nie posyła się ciężarówki po kostkę masła i malucha po tonem cegieł. Tak samo nie używa się faceta ważącego 100 kg do tego, żeby machał półkilową szczotką. Nie używa się 53-kilowej kobiety, żeby nosiła 200-kilowe ciężary. No, wszystko musi być dopasowane do płci. I oczywiście są wyjątki zawsze. Pani Agnieszka Grubel, która obecnie zmywa naczynia w Irlandii, mogła być mistrzynią ponoszenia ciężarów, ale to nie jest dla kobiet szczególnie interesujące zajęcie. Zwolenniczki tak zwanego równouprawnienia, które wrzeszczą, że w każdej dziedzinie powinno być tyle samo kobiet co mężczyzn, jakoś nigdy się nie upominają, żeby było tyle samo na przykład szambonurków wśród kobiet i mężczyzn. Prawda? Tylko chodzi mi jakoś o coś zupełnie innego. Tak samo jeszcze nie słyszałem, żeby się domagały, żeby wywalić z pracy połowy pielęgniarek i zastąpić ich pieniędzmi mężczyznami. No, powiedzmy sobie jasno, przecież tu nie o to chodzi. Chodzi o posady dla pani feministek i z tym jest rzecz. One przecież nie walczą o prawa kobiet, bo oczywiście jeżeli feministka ma dziecko przypadkiem, co się niektórym zdarza, i dzieckiem się nie zajmuje, to opiekę nad dzieckiem powierza przecież nie mężczyźnie, a kobiecie, niance, prawda? I jej mężem zajmuje się pani kelnerka, która podaje mu kawę w kawiarni, pani kelnerka podaje mu obiad w restauracji, kucharka, która ten obiad robi, pani w pralni pierze jego koszulę i oczywiście jeszcze inna pani zajmuje się mężem po pracy, bo ona w tej chwili boli głowa na jakieś inne zajęcia. Otóż tym samym ta pani zwaliła swoje obowiązki na inne kobiety, a nie na mężczyzn. Feministki są straszliwie antykobiece przede wszystkim, a natomiast nienawidzą swojej kobiecości. Bo jeżeli mówimy o życiu publicznym, to oczywiście kobiety biorą udział w życiu publicznym o wiele rzadziej niż mężczyźni. Nie dlatego, że ktoś im zabrania, tylko po prostu dlatego, że tego nie lubią. Proszę zwrócić uwagę na to, że feministki mają zupełnie absurdalne z tym myślenie. Jeżeli na przykład powiem Państwu, że w amerykańskiej lidze koszykówki NBA mężczyźni niscy zarabiają dwa razy mniej niż wysocy,
no to z tego wyciągamy prosty wniosek, że mężczyźni niscy się nie nadają do gry w koszykówkę. Jeżeli kobiety zarabiają na takich stanowiskach mniej niż mężczyźni, to znaczy, że one się na tego stanowiska mniej nadają. Dokładnie tak samo, prawda? Feministki dowodzą tutaj, że kobiety się mniej nadają na te stanowiska, po prostu i zwyczajnie. Jeżeli ja słyszę na przykład, że kobiety tak samo dobrze wypadają jak mężczyźni, to się pytam, dlaczego nie jedną formułę F1, powiedzmy sobie, prawda? Przecież nikim nie broni. Gdyby się pojawiła kobieta w formule nie, to byłaby na rękach noszona, prawda? I by ją wpychano na siłę do każdego bolidu, ale jakoś się nie pchają do tego, prawda? Więc jesteście Państwo karmieni kłamstwami. Mamy teraz takie przesądy dwudziestowieczne i trzeba z nimi zwalczyć. Przesądy o uprawnieniu kobiet. Jest XXI wiek, takie przesądy jak uprawnienie kobiet, związki zawodowe i inne przesądy trzeba obalić wreszcie. Musimy śmiało spojrzeć w twarz XXI wiekowi. Koniec przesądu, proszę Państwa. Koniec tych głupot, że kobiety mają być równouprawnione, mają nosić ciężary, całkować, prawda, i robić inne nieprzyjemne czynności, o których się robią zmarszczki, prawda, ręce się niszczą, etc. Mógłbym teraz już panu przerwać? Nie, bo jeszcze nie miałem 11 minut, tam będzie 9 do 15. Otóż jesteśmy ograniczeni czasem i chciałbym udzielić głos także pozostałym uczestniczkom debaty. Proszę bardzo, jeżeli pan nie biera głos, to bardzo proszę, pan ma prawo, ja jestem zwolennikiem autorytetu, proszę uprzejmie. Jak? Chyba mi to ma głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję tutaj Państwu organizatorom. Panu organizatorom chyba jednym z punktów, gdzie na czele są prezeski, prezeska i prezes. Trzeba kobiety w publicznym, a nie kobiety publiczne. Także myślę, że warto podać trochę faktów. Myślę też, że warto doprecyzować, że żyjemy już w społeczeństwie postindustrialnym czy informacyjnym, różne są nazwy, ale z jaskini dawno wyszliśmy i parametry biologiczne przestały się ich liczyć. Waga wzrost, polowanie to już przeszłość. Ale przyjrzyjmy się faktom. Zacznę od cytatu, który pochodzi z jednego z raportu ONZ-owskiego, wprawdzie jeszcze z XX wieku, bo 1995 rok, ale sytuacja w tym względzie niewiele się zmieniła. Kobiety stanowią połowę populacji świata, wykonują 2/3 jej godzin pracy, otrzymują 1/10 dochodu świata i posiadają mniej niż 1/100 własności świata. Warto zobaczyć, dlaczego tak jest, bo być może rzeczywiście jest tak, jak mówi pan Korwin-Mikke, że same tego chcą. Ale przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o statystyki, właśnie w różnych dziedzinach. Kobiety na rynku pracy. Tutaj punktem odniesienia niech będzie Unia Europejska, najpierw będę podawała średnie dla Unii Europejskiej, potem przyjrzymy się, jak to wygląda w Polsce. Już zauważono, zresztą Państwo tutaj w kole zajmują się problematyką zrównoważonego rozwoju, że właśnie ta polityka równościowa ma wpływ na rozwój i jest pozytywnie skorelowana. Jeśli także w strategii lizbońskiej docelowo zakłada się wzrost zatrudnienia kobiet do 2010 roku, ma to być około 60% zatrudnionych, po to, aby ten wzrost właśnie zdynamizować. Obecnie zatrudnionych kobiet średnia dla Unii ten odsetek wynosi 55%, ale jest drastycznie mała, jeśli chodzi o tę grupę kobiet dojrzałych. Grupa od 50 do 64 roku życia jest to zaledwie 31,7%. Jeśli chodzi o bezrobotne kobiety i mężczyzny, ten odsetek, jeśli chodzi o średnią w Unii, układa się mniej więcej na podobnym poziomie, bo dla mężczyzn jest to około 9, troszkę ponad 9%, dla mężczyzn 7%. Warto zobaczyć, że ta tendencja będzie obserwowalna także w Polsce. Jeśli chodzi o sektor zatrudnienia, tendencja jest taka, że gdzie pojawiają się kobiety, które zawody zostają sfeminizowane, tam drastycznie obniża się ranga zawodu. Przede wszystkim obniżają się zarobki, a przez to prestiż zawodu. Ale dlaczego tak i 40% kobiet, najbardziej takie sfeminizowane strefy, jeśli chodzi o różne kraje Unii Europejskiej, to oczywiście administracja publiczna, sektor edukacji, zdrowia i różnego typu praca na rzecz innych osób. Co ciekawsze, ten odsetek zatrudnionych kobiet spada. Przepraszam na chwileczkę. Proszę troszeczkę się przesunąć. Albo przejść z tamtej strony. Przepraszam.
Interesująco wyglądają dane dotyczące wyższych stanowisk, bowiem na stanowiskach kierowniczych w dużych przedsiębiorstwach pracuje 32% kobiet, jest to średnia unijna, stąd właśnie wyższa od Polski, o której za chwilę powiemy. Natomiast jeśli przyjrzymy się już członkom zarządu, to jest to średnia unijna 10%, a tylko 3% jeśli chodzi o dyrektorów generalnych wielkich korporacji. W sektorze badań i edukacji, czyli tutaj jesteśmy w budynku Szkoły Głównej Handlowej, to także jest interesujące, mimo tego, że więcej absolwentek kończy wyższe studia, bo średnia dla Unii to jest 59% niż absolwentów, to jednak ten odsetek obniża się w miarę osiągania przez kobiety wyższych szczebli kariery. Kobiety stanowią 43% pracowników z tytułem doktora, ale zaledwie 15% z tytułem profesora. Jeśli chodzi o zarobki, te różnice też są widoczne. Średnio dla w Unii Europejskiej kobiety mają o 15% niższe wynagrodzenia, przy czym im niższe wykształcenie, tym ta różnica jest mniejsza, im wyższe stanowiska różnica może dochodzić nawet do 30%. I z taką różnicą mamy do czynienia także w Polsce. Mimo że w Unii, może to ciekawe, bo teraz też w Polsce bardzo propaguje się w formę tych urlopów rodzicielskich, a bardziej tacierzyńskich, aby ojcowie korzystali z prawa do urlopu. Jak zobaczycie Państwo, jest to na pewno kwestia kulturowa, bo mimo że w wielu krajach Unii Europejskiej takie rozwiązania istnieją, z takiego urlopu tacierzyńskiego korzysta 7,4% mężczyzn średnio. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Żeby tylko przybliżyć tutaj, korzystam przede wszystkim z wyników badań diagnozy 2007, robionych m.in. przez naszych profesorów, panią profesor Kotowską, m.in. pana profesora Czapińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także raport dotyczący firm Równych Szans 2007, który powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany też pod egidą PKP Lewiatan, dotyczący właśnie firm, które prowadzą politykę równościową. I jak wyglądają też fakty na podstawie wyników tego raportu? Po pierwsze, spośród firm, które wzięły udział w raporcie, są to firmy, które dobrowolnie się zgłosiły, ale też wszelkie te problemy równościowe, równego traktowania płci widać także i w tych firmach. Widać to już na etapie rekrutacji. Jeśli ktokolwiek z Państwa przechodził już jakiś etap rekrutacji o pracę, to być może ma własne doświadczenia w tym względzie i spotkał się. Innego typu pytania zadaje się paniom, które ubiegają się o pracę, innego mężczyznom. Możemy to sprowadzić do takiej jednej konstatacji. Kobiety pyta się o plany prokreacyjne, kwestie, czy jest w stałym związku, czy zamierza się ustabilizować. Mężczyzna pyta się o dyspozycyjność, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, wyjazdy. Kwestia wynagrodzenia. Jest także różnica w firmach. Inna dla małych i średnich, inna dla wielkich korporacji, ale mniej więcej im przesuwamy się w górę, to sięga nawet 30%. Przy tych samych kwalifikacjach, przy tym samym stażu pracy, przy tym samym wykształceniu, co jest bardzo dużo. Kobiety rzadziej uczestniczą w szkoleniach, nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że często pracują na dwóch etatach. No i jeden z socjologów na temat kobiet, tytułując je zadowolony niewolnik, to dotyczyło sytuacji lat 90., początku transformacji ze znakiem zapytania i pod koniec lat 90. zadowolony niewolnik idzie do pracy, konstatował. Także te kwestie dyskryminacji, które wynikają z nich, myślę, że teraz w debacie będzie je można też przełożyć na interpretację, bo pytanie jest, dlaczego takie są liczby? Czy jest to wolny wybór kobiet, bo chodzi tutaj o możliwość wyboru, czy to jest kwestia też pewnych norm kulturowych, nawyków, pewnej tradycji, negatywnych stereotypów? Dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej debacie. Nie czuję się feministką w takim znaczeniu jak kiedyś feministki, że paliły staniki. Uważam, że w dobrym biuzu wygląda dużo lepiej, więc po co je palić. Feministką jestem w takim sensie, że uważam, że prawa kobiet powinny być takie same jak prawa mężczyzn, bo to są właśnie prawa człowieka i że należy kobietom umożliwić faktyczne, a
zaufanie, tylko formalne równouprawnienie. I w tym sensie otaczają mnie mężczyźni, którzy są także feministami, ponieważ z innymi nie chciałabym mieć do czynienia. Tutaj usłyszeliśmy taki pogląd poniekąd, że to w kabarecie starszych panów był rozpowszechniony, że kobieta jest najlepszym przyjacielem człowieka. No i tak to właśnie. I tak to właśnie było przez wieki. No, niekoniecznie może przyjacielem, bo kobiety były często traktowane jako pomoc domowa, świadczyły różnego rodzaju usługi. I przyjemne, i nieprzyjemne. Fritzlowi też się wydawało, że jego córka świadczy mu przyjemne usługi, prawda? Także myślę, że prawa kobiet nie są właśnie dostatecznie eksponowane. Same kobiety się dyskryminują i to jest najpoważniejszy problem. Badania na temat przydatności kobiet, na przykład do polityki, wyniki tych badań są oszałamiające. Większy odsetek mężczyzn uważa, że kobiety się świetnie nadają do polityki niż odsetek kobiet. I to niewątpliwie wynika z wychowania. Jesteśmy jako kobiety ciągle wychowywane jeszcze według takiego modelu XIX-wiecznego, a nie takiego, który powinien obowiązywać w XX czy XXI wieku. No, o tym świadczą wszystkie chociażby podręczniki, gdzie właśnie dziewczynka z mamą to jest zawsze w kuchni, albo gotuje, albo pierze, a synek statuje się przy komputerze, przy samochodzie, w jakimś warsztacie. I oczywiście te stereotypy wpływają na postrzeganie roli kobiet. Kiedyś kobiety nie miały żadnych praw. Przecież walka feministek, sufrazystek w XIX wieku dotyczyła tego, żeby kobiety w ogóle miały jakiekolwiek prawa. I bardzo późno je nabyły. Przecież dopiero w XX wieku kobiety uzyskały prawo czynnego, biernego, czynne i bierne prawo wyborcze. No, w tej chwili jeszcze są 4 państwa na świecie, gdzie kobiety nie mają praw wyborczych, w tym jedno państwo w Europie. Nie wiem, czy wiecie jakie? No, oczywiście, Watykan, tak. Tam mężczyźni też nie mają praw wyborczych. No, oczywiście, że mają, bo wybierają papiery. A czy nie są Watykanem? No, ale taka jest zasada wyborcza, tak jak tu akurat jest pan w błędzie. Mężczyźni, tak jak mówiłam, pokazują znacznie większą solidarność płci. Gdyby kobiety głosowały na kobiety, to musiałoby być nas wszędzie połowa, ponieważ jest dosyć kandydatek na listach, żeby wybrać kobiety. Ale kobiety w większości głosują na mężczyzn. To mężczyźni głosują na kobiety, uznając, że one będą lepsze. No i zresztą tu pod tym względem trzeba przyznać mężczyznom rację. O tej solidarności płci to może bardzo dobrze świadczy taki dowcip. Pogrzeb pani mąż niespecjalnie jest zmartwiony, ale młody człowiek rozpacza nad grobem. Wszyscy się już rozeszli. Pyta mąż, kto to taki? A wiesz, nie mówiliśmy ci, wszyscy wiedzieli, to był kochanek twojej żony. On do niego podchodzi, klepie go po ramieniu. Młody człowieku, niech się pan tak nie przejmuje, ja się niedługo drugi raz ożenię. No jest kobieta, że tak raczej nie powiedziała. Jeżeli chodzi oczywiście o kobiety, to może powiem tylko, że powinna być prowadzona w stosunku do kobiet polityka afirmacyjna. Taka jest na przykład prowadzona w Ameryce w stosunku do Indian. Ponieważ w stosunku do wszystkich grup upośledzonych powinna być... Thank you.
dyskryminacyjną w stosunku do kobiet, dlatego że w przeciwnym razie kobiety się nie wyrwą z tego zaklętego kręgu, w którym zostały zamknięte przez mężczyzn. Pozycja kobiet była zawsze bardzo zła. Mężczyźni nie uważali za stosowne dawać kobietom jakichkolwiek praw, oni chcieli uszczuplać swoich praw. I teraz to jest widoczne w dalszym ciągu. To, ponieważ mężczyźni mają władzę w większości i nie są przez ustawy zmuszeni właśnie do prowadzenia polityki afirmacyjnej, w związku z tym tę władzę dalej zachowują w granicach swojej płci. Tak jak już tu pani doktor mówiła, natura teraz nie ma większego znaczenia ani wzrost, ani waga, ani te cechy fizyczne. No jeżeli to już raczej odwrotnie, no właśnie najbardziej znani aktorzy, idole, to już nie mają wzrostu 2 metry, tak jak on dziś, bo to powodowało frustrację Amerykanów, tylko mają 1,60 m. No a także prezydenci, ostatnio czytałam na ten temat, że właśnie głównie są niscy. Także niepotrzebnie pan startuje, bo nie ma chyba szans na wzrostę. No, Sarkozy, Putin, Hitler, oczywiście, tak jak mówiłam, same kobiety powinny wychowywać inaczej dzieci, ponieważ rzeczywiście w naszej kulturze to kobiety głównie wychowują dzieci i właśnie tak wychowują chłopców na tyranów późniejszych, a kobiety na grzeczne dziewczynki. No ale jak wiadomo, grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne idą tam, gdzie chcą. I ja jestem tego najlepszym przykładem. A więc każda kobieta może oczywiście osiągnąć sukces w takim sensie, w jakim może go osiągnąć każdy mężczyzna. Ale dla kobiety ta droga jest dużo trudniejsza. Mężczyzna wystarczy, że jest już z tego tytułu i on uważa, że należy mu się wszystko i świat uważa, że należy mu się wszystko. Natomiast kobieta, jeżeli startuje do jakiegokolwiek stanowiska, musi wykazać, że jest lepsza. Lepsza od konkurujących z nią mężczyzn, no i lepsza oczywiście od innych konkurujących z nią kobiet. Właśnie z okazji 8 marca bodajże dziennikarka TVN zadała mi takie pytanie. Co szczególnego wnoszą kobiety do Sejmu, do polityki do Sejmu? No i powiedziała mi, że to samo pytanie ma charakter dyskryminacyjny, ponieważ nikomu nie przyszłoby do głowy zadać pytania, co takiego szczególnego wnoszą mężczyźni do polityki czy do Sejmu, że powinni w niej być. Po prostu obecność mężczyzn wszędzie uznawana jest za naturalną, a obecność kobiet za naturalną jest uznawana tylko w ramach tych 3 K. Kołyska, kościół i kuchnia. No i dopóki tego nie zmienimy, to kobiety nie będą korzystały z pełni praw, które mają rzekomo zagwarantowane w różnego rodzaju przepisach. Ja właśnie prowadzę taką afirmacyjną politykę w stosunku do kobiet. Zatrudniam w swojej katedrze, której jestem kierownikiem, ponieważ cały czas od 30 paru lat jestem pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego i to jest moje pierwsze miejsce pracy. Połowę kobiet i połowę mężczyzn i u mnie kobiety na tym samym stanowisku zarabiają więcej. Dziękuję wszystkim delegatom za wypowiedzi. Teraz jako wiceprezes naszego koła pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Pytanie zostało skierowane do pana Kamenka. Jak układała się pan współpraca z kobietami w polityce? No, tak samo jak mężczyznami. Chciałabym więc pod uwagę, że kobiet w polityce jest znacznie mniej i na przykład w armii carskiej, kiedy był bardzo dla Polaków,
Polacy byli świetnie lepszymi oficerami niż Rosjanie, no bo tam mamy skalę, prawda, powodową, że tylko najlepsi się dostawali do armii, a Rosjanie nie. Także, ponieważ nikt nie stawia żadnych barier dla kobiet w polityce, kobiety znacznie mniej w polityce, ale średnia ich zdolność jest taka sama jak mężczyzn. Właśnie dlatego, że gdyby wprowadzono zasadę, że przychodzą musi być kobiet, to oczywiście poziom kobiet byłby wielokrotnie niższy niż poziom mężczyzn. A to dla ludzi. Natomiast, ja mogę panu powiedzieć, ale jeden przykład, ale to samo się mogłoby zdarzyć praktycznie i z mężczyzną, bo jest taka kategoria ludzi, nazywa się właśnie podludzi, nazywa się Europejczycy, którzy oduczyli się myśleć logicznie i tylko był koszą. A to akurat trafiło na kobietę. Otóż jest to pani, która w tej chwili jest ambasadorem, jest profesorem prawa międzynarodowego i spytałem się na korytarzu sejmowym, proszę panią, czy ta ustawa w Polsce właśnie obowiązuje, czy nie, te przepisy obowiązują. Ona powiedziała mi, właściwie można uznać, że obowiązuje. Czy obowiązuje, czy nie obowiązuje. No w pewnym sensie można powiedzieć, że ona obowiązuje. Proszę panią, zabyłem już poskakując, czy ona obowiązuje, czy nie. I dostałem po raz trzeci również do tego, że ja tego nie potrafię. Ja jestem mężczyzną i umiem mówić tak, tak, nie, nie. Nie rozumiem prawa, które ustawy po części obowiązują. To jest świat kobiet, jest mi obcy i wrogi. I kobiety, jak się na kobiet, dziedziną, zbliżają standardy, między innymi przed to, że one akceptują taką sytuację. Że prawo może być niejasne, może być niedopowiedziane, bo kobiety tak w życiu żyją. Prawda? Kobiety nie żyją w świecie, na przykład jeżeli mamy wychowanie mężczyzny z kobiety. Prawda? Mężczyzna mówi tak. Tego ci nie wolno, dziecko, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno i jak dziecko to zrobi, to stanie lanie takie, co mu się odechce. Natomiast dziecko bierze igłę do ręki i się skaleczy, to się nauczy. Oparzy się, niech się nauczy na szczęście. Kobieta? Obrazu. Tego ci nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Dziecko to robi, skóry nie dostaje, bo kobieta ma dobre serce. To jest zupełnie inny styl myślenia. I w polityce kobiety styl myślenia, jeżeli on ma być narzucony, to chcę powiedzieć, mężczyźni są na takim samym poziomie. Wychowanie szkół edukacyjnych, bo tak skutki tak jak się staje, spowodowało, że bardzo wielu mężczyzn nabrało wiedzy jak kobiety. To jest nie do zniesienia dla mnie. Tak samo u mężczyzny, jak i u kobiety. Ta niejasność, nieprecyzyjność, miękkość, to jest zabójcze w polityce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan powiedział, że kobiety obniżają standardy polityczne. Rzeczywiście tak jest. Czy obniżają? Nie, no kobiety podwyższają mało standardy wszędzie, nie tylko w polityce. Ale dlaczego tak jest? No dlatego, że dostają się na ogół wszędzie no te przynajmniej lepsze od startujących obok mężczyzn. No nie zawsze się to potwierdza, jak się patrzy na salę sejmową, ale również w stosunku do mężczyzn. No więc tutaj trudno mówić o obniżaniu czy o podwyższaniu standardów, ponieważ właśnie tak odpowiedziałam na to pytanie, że każdy do polityki wnosi to, co ma, no bo wnosi losu na drugi głupotę. No i na to już nie ma rady. No i później jak się obserwuje, to jest niezależne od płci. A wyborcy po prostu głosują na podobnych do siebie. W związku z tym... Mężczyźni głosują na kobietę, kobiety na mężczyzn, na podobnych w sensie charakteru, usposobienia, poglądów, zachowań. I oczywiście no, kobiety nie często się identyfikują właśnie z mężczyznami, a mężczyźni się identyfikują z kobietami pod względem właśnie poglądów czy ostrości, skojarzeń, no to wszystko zależy. Tak, wśród moich wyborców była przynajmniej zdecydowana większość mężczyzn, no aczkolwiek teraz się to zmienia właśnie w wyniku moich działań na rzecz kobiet. Bo kobiety zaczynają dostrzegać to, czego nie dostrzegały, bo warunkiem walki o swoje prawa jest dostrzeżenie, że się jest dyskryminowany. No sobie to tak samo jak warunkiem wyleczenia z alkoholizmu, jest uświadomienie sobie, że się jest alkoholikiem, no to tak nie można walczyć o swoje prawa, dopóki sobie człowiek nie uświadomi, że jest ich pozbawiony.
No i ponieważ niestety jeszcze nie wszystkie kobiety sobie to uświadomiły, bo niektórym akurat nawet tu po reakcji sali widać, że podobają się poglądy pana Janusza, to uwaga mu się podobają, bo mi się to na nic nie przekłada. Może warto to doprecyzować, że kobiety w tej polityce są bardziej widoczne, przez co właśnie w Polsce szczególnie są mniej liczne, prawda? W Sejmie co piąty poseł jest płci żeńskiej, bo mamy 94 posłanki. W Senacie już mniej, bo co ósma osoba to pani senator. Jeśli chodzi o władzę samorządową, jest jeszcze gorzej, bo zaledwie jest kilkanaście procent to kobiety, większość to mężczyźni. I na tym tle zawsze widać te postawy zwracają uwagę, że kobiety są pod większym odstrzałem obserwacji i zainteresowania mediów. I tak jak już powiedziała pani profesor i pani posłanka, czasami właśnie nawet pytania dziennikarzy pokazują od razu inne traktowanie. Pewnych pytań mężczyzna się nie zadaje, a w wypadku kobiet takie pytania są zgodne z zasadami takiego dziennikarskiego zawodnika. Powiedziała pani, że co piąta posłanka jest kobietą. W Parlamencie Europejskim co piąta osoba w Parlamencie jest kobietą. W Parlamencie Europejskim tylko 13% naszych przedstawicieli jest kobietami, na 54 posłów, mamy 7 europosłanek. Jest to najniższy odsetek wśród wszystkich krajów europejskich, nie licząc Cypru i Malty. Na 6 przedstawicieli z Cypru jest 6 mężczyzn, na 5 z Malty jest 5 mężczyzn. Czy to coś, czego powinniście wstydzić na forum europejskim? Czy powinniśmy dążyć do zmiany tego? Ja myślę, że nie możemy tylko przeglądać się i patrzeć, sugerować tylko kryterium ilościowym. Ważna jest też jakość tych osób, które nas reprezentują, co one robią. Mamy bardzo prężną panią komisarz Komisji Europejskiej, której pracy możemy być dumni i która jest bardzo dobrze oceniana. W różnych rankingach też zawsze jest w czołówce, jeśli chodzi o efektywność pracy. A to, co się dzieje na forum parlamentu i ta nasza polska reprezentacja przecież jest tylko pewnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. Także myślę, w następnych wyborach może być lepiej. Państwo mogą głosować i od Państwa głosów zależy, czy ta reprezentacja będzie bardziej. Pani walkę o prawo kobiet do aborcji jako element feminizmu i chciałbym zapytać, czy nie widzi pani sprzeczności pomiędzy walką o prawo kobiet do zabicia dziecka, a sprzeciwem lewicy wobec kary śmierci jako reprezentant lewicy. Nie widzi pani tu rozdźwięku pomiędzy tym, że osobę mordercę nie wolno skarać na karę śmierci, natomiast bezbronne dziecko, które w zasadzie jeszcze jest nienarodzone, można zabić i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dziękuję bardzo. Sama akurat stosuję tutaj taką terminologię Radia Maryja. No zabicie dziecka. Terminologia, która nigdzie na świecie nie jest stosowana i nie jest znana. Tak, w Polsce legalnie dokonuje się od 130 do 300 zabiegów przerywania ciąży rocznie, a nielegalnie 100 tysięcy do 150 tysięcy. Kobieta, która postanowi przerwać ciążę, to w Stanach. Kobieta, która postanowi przerwać ciążę, to po prostu zrobi. Na świecie przerwa się 53 miliony ciąż rocznie. To jest najczęściej wykonywany zabieg medyczny, częściej inny zabiegi stomatologiczne. To bardzo źle, że tak się dzieje. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że nie ma edukacji seksualnej i nie ma dostępności środków antykoncepcyjnych. Ja oczywiście uważam, że w Polsce powinna być
prawnie dozwolone przerywanie ciąży i nie ma w tym żadnej sprzeczności z zakazem kary śmierci, ponieważ jest to oczywiście kwestia definicji życia. Uważam, że nie można zabić, jeżeli ktoś nie żyje. A definicja śmierci w tej chwili powszechnie obowiązująca w świecie to jest definicja śmierci mózgowej. A więc śmierć dnia mózgu oznacza śmierć. Więc pana terminologii mózgowej celicji dziecka poczętego nie można go zabić do przynajmniej 15 tygodnia, ponieważ nie posiada dnia mózgu i nie posiada mózgu. W związku z tym nie można mówić o życiu. Ponieważ życie ma aspekt nie tylko biologiczny, tylko aspekt świadomościowy i społeczny. I to właśnie te aspekty decydują o specyfice życia ludzkiego. Dlatego ja uważam, że prawo do aborcji powinno być w Polsce. Natomiast kwestia korzystania z tego prawa jest indywidualnym wyborem kobiety. I tutaj nie można się poddawać właśnie tym przede wszystkim naciskom biskupów, którzy chcą... Proszę? Nie, nie widzę absolutnie sprzeczności, ponieważ jeżeli chodzi o samą karę śmierci, to tutaj jest bardzo wiele problemów i właśnie myśmy jako ludzie, jako ludzkość może raczej, odchodzimy od kary śmierci z tego względu, że przy karze śmierci, a takie testy prowadziła nam wśród moich studentów, czy... No posłuchajcie, jakie? Dlatego, że jeżeli jest kara śmierci, to znaczy, że ktoś tę karę musi wydać, ktoś musi wyznaczyć termin, ktoś musi tę karę wykonać. I zupełnie inaczej kształtuje się odpowiedzi tych samych osób, czy jesteś za tym, żeby kara śmierci była, ale przez inne odpowiedzi są, czy sam byś wydał wyrok, czy sam byś wyznaczył termin, sędzia wydający wyrok wyznacza termin egzekucji, i czy sam byś tę karę śmierci wykonał. Po prostu nie można ludzi zmuszać do zabijania innych. No ja akurat jestem wokół pacyfistką. Panie Przewodniczący, bo to padają tak absolutnie sprzeczne z sobą argumenty, chciałbym je tutaj tak ponad chwilę sprostować. Otóż pan równie dobrze można mówić, czy pan wyjadł kapustę, gdy pan musiał sam gdzie tylko wyjadł. Otóż ja nie będę wsadził kilkudową kapustę, a może kapustę chcę jeść. Inni ją sadzą, inni ją wykotują, ja kapustę jem. Tak samo bardzo niechętnie zabijałbym krowę, ale jednak kaszczyki jadam mimo to, mimo że sam krowy nie zabijam. No to jest właśnie niekonsekwentne. Nie, nie proszę pani. Nie proszę pani, to tak samo jak korzysta pani z samochodu, mimo że sama pani tego samochodu nie robiła, prawda, stali by na niego nie wytapiała i wiemy, że stali by nie robiła. No, przepraszam, jest to specjalizacja i są ludzie, którzy lubią zabijać innych, nie? I lepiej, żeby być katami, niż żeby zabijali innych. Także jest nic drugi, samo czyty prawo do aborcji. Ja nie chcę. Nie chcę powiedzieć, że ta sprawa do aborcji, bo to nie jest temat. Często zauważyć, że procent kobiet przeciwnych aborcji jest znacznie wyższy niż procent mężczyzn. Mężczyźni są z reguły za aborcją, kobiety są przeciwko. Jeżeli mówimy o demokracji, ja jestem demokratą. To nie jest. Wobec tego usuwa te ciągle. No. Te kobiety, które są za, ale proszę panią, pani podaje liczbę 150 nielegalnych ciąż, otóż pani nie ma żadnych danych na ten temat. Tylko, że to jest prawda, miałam wychodzić 2 miliony nielegalnych ciąż, to jest ubrane z ręczami. Skąd pani wie, że jest tyle nielegalnych? Gdy pani znała jeden przypadek, to musiała pani dowieść o tym do prokuratury. Pani nie wie, jak to przypadku. I pani po prostu rzuca ja to nie wiem. Mówmy o pewnej rzeczy. Proszę państwa, jest społeczeństwo, w którym nie ma bezrobocia i istnieje 100% zatrudnienia, być może również kobiet, to jest niewolnicze. Jeżeli państwo słyszą, że Wspólnota Europejska planuje zwiększyć zatrudnienie kobiet do 60%,
to znaczy, że chce te kobiety być niewolnikami. Ten, który musi pracować, jest oczywiście niewolnikiem. Jak mówię słusznie, moralowat, jeżeli mężczyzna siedział, jeżeli kobieta siedziała w domu, a mężczyzna na nią pracował, to mogły jej niewolnikiem. Teraz się odwróciły. Feministki są na tyle głupie, że nie zdają sobie odpowiedzi na jego pytanie. Przed chwilą pani profesor Senyszynowa powiedziała, że mężczyźni mają władzę. To prawda. A kto daje pieniądze na organizacje feministyczne? Zdominowane przez mężczyzn rządy i parlament. Dlaczego mężczyźni to robią? Bo chcą mieć gotowe kobiety, nie gotowe do celów seksualnych, chcą wyrwać kobiety z rodzin, pod opieki ojca i męża. Chcą również nie pracować. Im więcej kobiet pracuje, tym taka sytuacja. Dany mężczyzna chorował, teraz mężczyzna jest, jak się wydaje, jest szefem, a dla niego te baby pracują, że stanowią nałogę jego harem. I to jest umocnienie pozycji mężczyzn, oczywiście. No przykład prezydenta Olsztyna, prawda, jest tutaj bardzo podobny. A więc mówiąc, jak mówimy, inne nie będą nają. Natomiast, jeżeli pani podaje przykład pana Sicyla, to chcę podać przykład Elżbiety Batory, która mordowała na sobie kobiety, prawda? Zamordowała ponad 100 kobiet, piła ich krew. Nie tylko oficerzy trafiają, ale i kobiety też. Dalej chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No. Przecież jeżeli ktoś mówi, że jest mało szefów kobiet, czy pani pytała, czy kobiety chcą mieć szefa kobiety? Otóż nie znam ani jednej kobiety, ani jednej w moim towarzystwie, która by chciała, żeby jej szefem był kobieta, żeby jej szefem była kobieta. I jeżeli ktoś mówi, że kobiety chcą mieć szefem kobiety, to wtedy dalej. Żeńskie drużyny koszykówki albo siatkówki nie słyszałem jeszcze w przypadku, żeby koszykarki albo siatkarki domagały się, żeby ich trenerem była kobieta. Zawsze trenerami są mężczyźni i kobiety tego chcą. No taka jest prawda, no przestańcie kłamać po prostu i zamykać ludziom oczu. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy jesteś za tym, żeby kara śmierci była? I na kary inne odpowiedzi są, czy sam byś wydał wyrok? Czy sam byś wyznaczył termin, sędzia wydający wyrok wyznacza termin egzekucji i czy sam byś tę karę śmierci wykonał? Po prostu nie można ludzi zmuszać do zabijania innych. No ja akurat jestem wokół pacyfistką. Panie Komisarzu. Pierwszeństwo, bo to padają tak absolutnie sprzeczne z sobą argumenty, chciałbym je tutaj tak ponad chwilę sprostować. Otóż panu lubię dobrze można mówić, czy pan by jadł kapustę, gdyby pan musiał sam ją zjeść i tylko pytać. Otóż ja nie będę sadził i nikogo kapusty, a może kapustę chcę jeść. Inni ją sadzą, inni ją wykotują, ja kapustę jem. Tak samo bardzo niechętnie zabijałbym krowę, ale jednak te szyki jadam mimo to, mimo że sam krowy nie zabijam. No to jest właśnie niekonsekwentne. Nie, proszę pani. Nie, proszę panią, to tak samo jak korzysta pani z samochodu, mimo że sama pani tego samochodu nie robiła, prawda, stali by na niego nie zapiała i wiemy, że pani by nie robiła. No. Przepraszam, nie jest to tym specjalizacja. Są ludzie, którzy lubią zabijać inni, lepiej, żeby byli katami, niż żeby zabijali na ulicy. Także samo chcecie prawo do aborcji. Ja nie chcę. Nie chcę powiedzieć, że ta sprawa do aborcji, bo to nie jest temat. Chciałem to zauważyć, że procent kobiet przeciwnych aborcji jest znacznie wyższy niż procent mężczyzn. Mężczyźni są z reguły za aborcją, kobiety są przeciwko. Jeżeli mówimy o demokracji, ja nie jestem demokratą. A wobec tego usuwa te ciągle. No. Te kobiety, które są za. O tym traktowaniu kobiet przez mężczyzn, ponieważ główną tej postacią, która przyjeżdża tej kobiety, jest państwo, które zabiera większość pieniędzy, które zarobi kobieta, również zabiera pieniądze jej mężowi, każe pod przymusem trzecie dziecko, każe pod przymusem uczęszczać do szkoły i setki jeszcze innych rzeczy. I proszę pani i pani koledzy, i również pseudoprawica, głosują za takim państwem. I gdzie to jest ta sytuacja? Dziękuję. No to bardzo zwolennikiem tej takiej tezy, którą też i Marx, i Lenin byli zwolennikami, że państwo z aparatem musi wspólnie, no w każdym przekonaniu, no ja uważam, że ono
tym moim zdaniem dyskutować. No tam żyjemy w takim świecie oderwanym od rzeczywistości. Pan by chciał robić absolutnie wszystko dobrowolnie. No nie takiego pan, no proszę się nie śmiać. Oczywiście, że pewien przymus, na przykład dotyczący profilaktyki, musi występować. Dlatego, że w przeciwnym razie trzeba by było wszystkich leczyć, no, a profilaktyka jest znacznie tańsza. No więc nie wiem, jakiego rodzaju pan przymusu chciałby unikać. Nieprawda. Ja teraz może na pytanie trochę z innego tematu do pani doktor. Mówiła pani o tym konkursie Firma Równych Szans i w związku z tym został opublikowany raport. Całe te badania zostały oparte o badania w 7 różnych działach. I na przykład pierwszym działem była rekrutacja pracowników. I znalazłem tam taki zapis, iż objawem dyskryminacji kobiet było umieszczenie w gazecie reklamy, że firma przyjmie mężczyzn z doświadczeniem technicznym do przyuczenia na stanowisko ślusarz narzędziowy oraz ustawiać tutaj skalę. I firma napisała, że przyjmie mężczyzn. Czy rzeczywiście jest to objaw dyskryminacji, że nie napisała, że przyjmie mężczyzn lub kobiet na takie stanowisko, czy doświadcza dyskryminacji? To znaczy, bardzo trudno jest odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo w odniesieniu do tego konkretnego ogłoszenia, nie, tylko jakby wnioski z raportu były dosyć inne, prawda, że właśnie dyskryminacja zaczyna się na poziomie ogłoszeń w pracy rekrutacyjnych, pomimo tego, że mamy właśnie zgodnie z prawem ogłoszenia powinny być sformułowane w języku neutralnym, czyli poszukujemy kandydata, kandydatki, poszukujemy na stanowisko takie i takie, a większość ogłoszeń jednak ma preferencje co do płci. Tutaj akurat ślusarz narzędziowy, jakaś powiedzmy, nie wiem, wąska może specjalna, gdzie płeć jest wymagana akurat takiej płci pracowej. Natomiast takie stanowisko jak sekretarz równie dobrze, tylko to brzmi bardzo poważnie. Teraz jak powiem sekretarz, albo jeśli myślimy o sekretarzu RZ, jeśli myślimy o sekretarce, to myślimy o pani, co tam nosi dokumenty. Jeśli powiemy o asystencie, to bardziej asystent to może, nie wiem, asystent poselski, mężczyzna, jeśli asystentka, to też od razu obniżamy hierarchię, Już widzę, że ogłoszenia agencja towarzyska szuka kandydatki od kandydatki na pieniądze do towarzyska. Znaczy myślę, że bardzo świetne, świetna robi dobrze, to też jest zawsze dotlenienie mózgu. Natomiast jest to argument, który równie dobrze możemy szukać innego, prawda? Oczywiście. Dlatego nie możemy szukać polityki politycznej. Do męskich nazw zawodów, prawda? I jeśli wcześniej nauczycielami byli mężczyźni historycznie, to ten zawód miał taką rangę z racji tego, że był rzadki też, prawda? Bo nie uczono powszechnie, kiedy napływała większość kobiet do zawodu, mieliśmy do czynienia z nauczycielką czy pielęgniarką. Pielęgniarstwo był zawodem męskim na początku, od razu obniża się rangę zawodu. A agencje towarzyskie oczywiście robią nabór młodych przy swoim mężczyznach, tak to jest pan wiele informowany. Dzień dobry. Pani Kijasa, mam pytanie pytania do zdeklarowanego ministra, który pracuje jako kompetentnie w kobietom. Chciałem zadać pytanie, sytuacja kobiet w Polsce może się zmienić. Czy uważa pani, ja powiem się, że ta sytuacja, którą w Polsce dzisiaj mamy, wynika często z naszej kultury, naszego wychowania, prawda? Która jest nieodzowna, jest powiązana z naszym kulturyzmem. Czy uważa pani, że ta sytuacja, jaką rząd potem prawie dopiero w momencie, kiedy staniemy się laicznym społeczeństwem, do czego powoli, ale jednak zmierzamy? Znaczy, sytuacja kobiet musi się zmienić, dlatego chcący nam pomoże oczywiście nasza obecność w Unii Europejskiej, gdzie kobiety mają znacznie mimo wszystko lepszą pozycję, chociaż też mniej zarabiają, mniej eksponowane stanowiska zajmują, ale jednak tam, no, w takich krajach na przykład jak Szwecja, jeżeli w konkursie biorą dwie osoby na dane stanowisko i zostanie wybrana nie kobieta, to musi być pisane specjalne uzasadnienie, dlatego odrzucono kandydaturę kobiety. Dlatego właśnie, że przez pewien czas
informacyjna polityka prowadzona. Ale myślę, że jeżeli będzie więcej takich mężczyzn jak pan, no to wtedy ta sytuacja się dużo szybciej zmieni, ponieważ no, władza jest ciągle w rękach mężczyzn i im więcej będzie właśnie takich rozsądnych, którzy widzą, że ta równowaga płci jest niezbędna wszędzie, w każdej dziedzinie i że w związku z tym zrównoważony rozwój też jest konieczny. No to właśnie tak jak pan Janusz porównał takie dinozaury, a przyszłość należy do takich mężczyzn. Przykład, że Szwecja może być trochę nietrafiony, dlatego że akurat teraz w Szwecji dochodzi tam do takich paralelnych sytuacji, że ciężko mówić tam o normalności. Natomiast moje pytanie jest troszeczkę inne, mianowicie, czy nie boją się pani do sytuacji, ciężko mi jest powiedzieć, czy to była autentyczna sytuacja, czy to jest bardziej taka anegdotka, natomiast ona mówi, że w Iranie kobiety bardzo domagały się praw pracy, no i więc władze zdecydowały, że rzeczywiście te prawa pracy na ziemi przyznać i zaczęły ich zatrudniać w kopalniach. Czy nie boją się pani takiej sytuacji mniej więcej? Czyli wykorzystania właśnie tej siły roboczej kobiecej no, w zawodach, które są na pewno nie, znaczy typowo nie kobiece jak gdyby i do takich no... No tak, to jest zupełnie inna sprawa. Nie, przepraszam. Zaczęła praca samego mężczyzny. Teraz potrzebna jest praca obydwojga rodziców, a w tych krajach powiedzmy rozwijających się jeszcze dziecko do tego dołożymy i sprzedamy jeszcze za jedzenie. To jest bardzo dużo rzeczy, a chcę wam to wyjaśnić, że kiedy to z tym wnioskiem, a tak się nie da. Przykład pana jest przykładem z innego kręgu kulturowego, to raz. To trochę też innych elementów trzeba wyglądać. Druga rzecz, dlaczego podałam przykład kopalni. Kopalni są różne prace. Musi być prezesą zarządu, jeśli to jest tak zamiera. Dlaczego nie? Prawda? Ale właśnie, tak? Od razu myślimy o razu o tych najniższych kręgi. Ten proces jest teraz tak coraz bardziej zinformatyzowany, zdemokratyzowany. Jest różna praca. Są kobiety, które kończą ADH i są oczywiście rzadziej kończą tą ziemię, a w zasadzie przekształcone. No, więc to też pokazuje pewne stereotypy, które są w naszych głowach. Że jeśli myślimy o kobietach, które wchodzą do pewnych zawodów, to od razu one muszą wykonywać najniższe i najprostsze prace. Proszę Państwa, ja może znowu, bo we mnie się po prostu gotuje. Przepraszam bardzo, czyli rozumiem, że Pani chce... Na pewno zimnej wody. Że Pani chce, żeby prezesem spółki węglowej był człowiek, który nigdy nie pracował w kopalni, tak? Otóż widzi Pani, panowała dawniej zasada normalna, ona musi wrócić, żeby zostać dyrektorem fabryce, trzeba zawsze od najniższego stanowiska fabryce, proszę Pani. Ale nie, mówię o kopalni energii. Uczelnie, które przygotowuje do tego typu pracy. Dawno to był przykład, nie odnoszę się do sytuacji z innego kręgu kulturowego, bo nie znamy tej sytuacji. Ale przepraszam, to teraz... Na to proste pytanie, pan zakłada najwyższy czas redakcję, najpierw pan nie sprzątał? Nie, oczywiście, że nie. Ciekawa jest sprawa, że jeżeli na przykład ktoś próbuje przewieźć człowieka samochodem, to taksówkarze podnoszą wrzask, że odbiera się im miejsce pracy. A pan chce, żebym odebrał miejsce pracy jakiejś sprzątaczce. No, przepraszam, jestem nieludziczny. Proszę Państwa, no naprawdę nikt nie broni kobietom, jak są się zabijać. Tylko proszę Państwa, teraz zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli taki kariezon był w moim tygodniku, najwyższy czas, taka, taki kącik właściwie feministki, tak? Antyfeministki, która mówi tak. Kobieta musi być uczona od dzieciństwa, że nie wolno jej zaatakować mężczyzn. Dlaczego? Bo jeżeli mężczyźni się dowiedzą, że kobieta może ich zaatakować, to mężczyzna będzie strzelał do kobiety również. Ale teraz mężczyzna nigdy nie strzeli do kobiety. Dlaczego? Właśnie taką kobietę jest bezpieczna. Ma być strzelać do siebie kobiety, które mogą nikt nie głosu w głowie nie stawić. I ona mówi, ja chcę być bezpieczna. I właśnie, żeby być bezpieczna,
Ja nie widzę sobie, żebyś powiedział, że mnie wkurzony, że można mężczyzn za taką. To są interesy kobiet. Ale to rozumiem, bo kobiety usiłują walczyć z tym, z prawdziwym zgodzinom i oczywistym przebadaniem, że usiłują kłamać, żeby tylko powiedzieć, że jest tak średnio, kobiety nie mają IQ niższego. Po co to? No, po pierwsze, ja mam nas inteligencję, jak wiadomo, o niczym nie świadczy. Dlatego, że jest taka inteligencja emocjonalna i różne inne rodzaje inteligencji i dopiero posiadanie tych wszystkich razem daje, znaczy zwiększa szansę sukcesu. W związku z tym akurat ten wskaźnik to niczym nie świadczy. To jest sposób, żeby można sobie bardzo podwyższyć ten wskaźnik, dlatego że testy na inteligencję są po prostu w taki sposób formułowane, że można się nauczyć odpowiedzi. I to, jak się wypełnia taki test po raz setny, to się ma mniej więcej o 20% wyższy wynik niż jak po raz pierwszy. Także widocznie kobiety nie odczuwają takiej potrzeby, żeby się uczyć tych testów, a mężczyźni może odczuwają. Ale pan chce odpowiedzieć, to nieprawda, że płaca mężczyzn zawsze wystarczała na utrzymanie rodziny. Zazwyczaj nie wystarczała, no jak gdyby państwo na ten kraju, które niedostatki wiedzy o poziomie życia w ubiegłym okresie. No właśnie, na przykład średnia płaca robotnika w Londynie w XVI wieku, dniówka stanowiła równowartość bochenka chleba, więc trudno tutaj mówić, że to wystarczało na utrzymanie rodziny, chociaż to była akurat płaca mężczyzn. Także to raczej w większości historycznie. No tak, to właśnie z braku innych rozrywek. Pani profesor, no przecież bądźmy ludźmi normalni. Jeżeli płaca górnika skaczała na bochenia chleba, a praca, rozumiem, kobiety, która była dyskryminowana, skaczała na pół bochenia chleba, to znaczy, że cała rodzina musiała wyżyć z półtorej bochenia chleba na bochenia dzień. To jest bzdura kompletna. Pani powtarza kompletne bzdury, które są w XX wieku kolportowane. Na przykład kobiety harowały w kopalniach. Otóż to jest nieprawda. Dzieci owszem, ale dzieci siedziały przy sortowaniu, a na przykład przez łos, który wymyślił Edward Watta. On siedział sobie przy celi, miał tylko przy pompie otwierać zawór albo zamykać zawór i żeby sobie z tej ciężkiej pracy, bo raz na pół godziny musiał ten zawór prawdopodobnie zamknąć, on wymyślił regulator Watta, prawda? Otóż, proszę Państwa, dzieci przecież nie waliły kilofem. No przecież to trzeba być wiadomo, żeby myśleć, że ktoś posyłał dzieci z kilofem na przód. Dzieci sortowały węgiel czasami na drobniejszy i większy, to robiły, oczywiście. Oczywiście, że to robili. A kobiet się nie używało tej takiej pracy, bo ktoś się przyznawał dzieci. Naprawdę, jeżeli człowiek miał 6-7 dzieci, to jest pełnoetatowa, ciężka praca. Tej feministki zupełnie nie dostrzegają. Proszę zrozumieć jedną podstawową rzecz. Ja pracuję przy komputerze. Ja nawet umiałem, teraz to już są nowe, programować komputer. Otóż ten komputer ma mniej komórek pamięci niż ma dwuletni dziecko. Jeżeli ja spieprzę program, to ja przemienię te programy na nowo, albo przecież na tyle od nowa i rozwalę ten czas na ciskę klawiaturę, może więcej kupię nową klawiaturę. Natomiast jedno niebaczne słowo potrafi zniszczyć umysł dziecka, bo dziecko by miało pewne urazy do końca życia. I dlatego wychowywanie dziecka, jak sobie Pani powiedziała, jest najważniejsze. Kobiety wychowują dzieci. One kształtują społeczeństwo. Wychowanie dzieci jest 100 razy ważniejsze dla komputerów. Feministki uważają, że tylko to, co mężczyzna robi, jest ważne. To, co robi kobieta, jest nieważne. Bo to jest nieprawda. Ja jestem mężczyzną i uważam, że prace kobiece, takie właśnie jak urodzenie dzieci, wychowanie dzieci, nakarmienie dzieci, jest ważniejsze niż wiele innych prac męskich. Ja protestuję tylko niedoceniania roli kobiet w społeczeństwie. Na przykład ten raport, o którym mówiła Pani doktor, pokazuje, że na stanowiskach kierowniczych w mało sfeminizowanych firmach kobiety zarabiają 105% tego, co zarabiają mężczyźni. A co więcej, na stanowiskach kierowniczych częściej otrzymują laptopy, telefony komórkowe niż
mężczyźni. I teraz mam takie pytanie, czy rzeczywiście w Polsce cały czas istnieje to zjawisko tego szklanego sufitu, że kobiety nie mogą się przejść do najbliższych stanowisk kierowniczych, czy zjawisko lepiej podłogi, które uniemożliwia im oderwanie się od tych najniższych stanowisk, czy może to jest po prostu za nami i teraz mężczyźni powinni się bać tego, że będą dyskryminowani może w pracę i będą mieli trudniej dostać pracę. Właśnie tutaj Pan wspomniał o tych dwóch terminach, czy szklany sufit, te widzialne bariery, które powodują, że gdzieś ten awans jest blokowany, kobiety docierają ewentualnie do średniego szczebla zarządzania, a potem czy to z powodu własnych decyzji, bo często jest to wybór rodziny albo praca, albo właśnie muszą łączyć się dwie sfery, dlatego nie awansuje dalej, czy lekka podłoga. Nawet jeśli awansuje, to nagle tak się dzieje, że pensja nie jest proporcjonalna do zarobków, które uzyskują mężczyźni na tym samym stanowisku. I tak jest, ale sytuacja się poprawia. I też przyzwolenie społeczne, żeby to się zmieniało, jest większe. Badanie opinii społecznej, czyli te robione przez CEBOS, powtarzalne, ostatnie z 2006 roku z grudnia, dotyczące właśnie udziału kobiet w życiu publicznym, pokazują ogromny wzrost przyzwolenia, a wręcz chęci, aby było więcej kobiet w różnych wymiarach życia publicznego. Jeśli chodzi o rząd, jest przekonanie, że powinno być więcej niż obecnie. Ponad połowa respondentów wyraża takie przekonanie. Na przestrzeni 14 lat, bo od 1992 roku, ten odsetek wzrósł o 9 punktów procentowych, co jest dosyć dużo, jeśli chodzi o trend. Jeśli chodzi o ilość kobiet w polityce, też jest przekonanie, 45% uważa, że powinno być ich więcej. I też porównamy do 1992 roku, wtedy co czwarta osoba uważała, że powinno ich być więcej. Czyli to prawie się coraz ponad 1,5 razy więcej. W administracji państwowej także 40%. I najmniej w przedsiębiorstwach przemysłowych 39%. Myślę tylko, że co innego te deklaracje, bo opinia, badanie opinii publicznej, pytamy o pytanie, jak powinno być, prawda? A co innego zrealizować te postulaty w życiu codziennym, bo już widać rozbieżność. Na przykład bardzo ciekawy sondaż kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych, prawda? Jak to jest to w partnerstwo i równouprawnienie w domu? W sferze deklaracji większość, a zwłaszcza w Państwa wieku, czyli ten przedział 19-24, deklaruje, że oczywiście chce realizować związek partnerski. Jeśli pójdziemy i przyjrzymy się związkom Państwa rodziców, czyli przedział trochę wyżej, albo dziadków, no to zobaczymy, że na co dzień w domach jest bardzo ten system partnerski zaburzony. Ponad 70% czynności domowych wykonują kobiety i nawet się na to nie uskarżają. Uważają, że tak już jest. Mężczyzna to jedyna reprezentuje dom na zewnątrz, czyli na przykład kontakty z instytucjami, jeśli trzeba coś załatwić, i proszę Państwa, zamawianie usług, tak, ten przysłowiowy hydraulik, to jest też sfera miejsca, prawda? Bo to związane właśnie z reprezentowaniem domu trochę na zewnątrz, poszukiwanie dobrego sygnału, coś na kartę. Tak pokazują sondaże, prawda? Plany sprzątania 80-89% wykonują to samodzielnie kobiety. Więc jeśli spojrzymy na bilans czasu, no to właśnie, z jednej strony jest kwestia chęci, a z drugiej strony możliwości do ponad 24 godziny. I ten awans gdzieś się blokuje. Także tutaj właśnie etnika ma jeszcze więcej kobiet studentek, ale ponieważ zbliża się sesja, to apeluję też do Was dziewczyny, żebyście nie były takimi matkami dla swoich kolegów studentów. Ja tutaj w tych 12 lat jak uczę, coraz częściej widzę kobiety, dziewczyny, które stają pod salą z kupą indeksów. To są indeksy mojego kolegi. Mój kolega im uczy i nie powinien być bardzo tajemny. Jeśli wy dajecie pozwolenie na to, wy na przykład tracicie półtora godziny swojego czasu pod salą, żeby zdobyć podpis w indeksie dla kolegi studenta, to pomyślcie o tym, że przygotowujecie się do takiej sytuacji, że kolega będzie kierownikiem, dyrektorem, a wy panią sekretarką. Oczywiście, że pani sufit występuje wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. W pierwszej dwudziestce jest bodajże jedna kobieta, a wśród setki to chyba 5 czy 6. A wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, to znaczy w świecie, to te proporcje również niestety wyglądają źle. Także tak będzie, ale na szczęście
się zmienia na korzyść. No właśnie Sarkozy wziął połowę kobiet do rządu i to się uważa za standard większości. Jak to było rządu? No lepiej niż Sarkozy. Proszę Państwa, ja znowu wskażę do protestowania z moich oczywistości. Otóż, proszę Państwa, no, pamiętam zawsze, jak byłem na studiach, jak lewica atakowała przedwojenne stosunki, właśnie narodowców, przeprowadzono na studiach ohydną rzecz, numerus clausus dla Żydów. Tylko na wydziale prawa, medycyny, tylko połowę studentów mogą stanowić Żydzi. To było ohydne i tak dalej. Otóż tam to zdemisjonowa, na swoim wydziale powiedział numerus clausus dla mężczyzn. 50%. Ja się wstydzę czegoś takiego, to jest oczywiście, że tak. Jest to numer z klauzul. Ja wiem Państwu po prostu numer z klauzul. Co do robienia kawy, tak. Kiedyś instytucja zamieściła mój taki list, że rzeczywiście jest prawa, to chyba pani Środowa napisała, że wypowiedzi, że Magdalena Środowa, że w firmie, jeżeli trzeba zrobić kawę, to zawsze szef powie, pan określi, niech pani zrobi kawę, nigdy nie powie tego do pracy, to prawda. Ale też w firmie, jeżeli trzeba przybić gwóźdź, to nigdy szef nie powie, pan określi, niech pani weźmie młotek i przybije, to powie, panie każdy, niech pan weźmie młotek i przybije. To nie świadczy dyskryminacji mężczyzn, oczywiście, tylko świadczy o tym, że każda prośba robi to, co umie na ogół, czy najprościej. Proszę Państwa, w tej chwili procent odnośnie zdolności kobiet. W tej chwili procent kobiet, na które kończą wyższe studia, jest znacznie wyższy niż procent mężczyzn. Procent wynalazków dokonanych przez kobiety wynosi 1,5%. Proszę zdać sobie porównanie tych dziewicy. Kto jest jej twórczy, a kto uczy się na pamięć, również testów na wyższe uczelnie. Kobiety mają wyższą pamięć, to one właśnie opanowują testy na pamięć, a nie mężczyźni, nie mówią. Proszę Państwa, mamy w tej chwili nie tam dzień zadowolenia rządu pana Sarkozy'ego lecą na zbitą wodę w tej chwili, ale proszę Państwa, mamy w Polsce rząd, który składa się z ogromnej większości mężczyzn, ale jest parę kobiet. W tej chwili pan premier wymienił 4 ministerstwa, gdzie trzeba zmienić ministrów. W 3 przed nami są kobiety. No, tak jak mówi powszechna opinia. No, przepraszam bardzo. No, co na to można powiedzieć? Można wygadywać slogany. Można kazać ludziom niepełnosprawnym uprawiać biegi długodystansowe. No, można robić tysiące różnych, można wygadywać bzdury. Proszę Państwa, no, jeżeli weźmy przykład maraton pozytywny. Mężczyzna, który wygrał maraton, dostał bodajże, nie pamiętam, 50 tysięcy dolarów, czy pół, nie, ale nie pamiętam. 50 tysięcy dolarów. A kobieta, która kategorii kobiety, zapewne dostała tylko 20. Mówi o dyskryminacji. No ale ona była 30. A 29 dostał tylko 500 dolarów. Czyli ona nie jest dyskryminowana, tylko przeciwnie. Z racji tej, że jest kobieta, dostała fory. Juniorzy dostają fory, niepełnosprawni dostają fory, prawda? Seniorzy dostają fory. Ona dostaje fory dlatego, że jest kobietą, a nie została dyskryminowana, żeby się zarabiać. Jest to, my dajemy fory, my chcemy, żeby kobiety miały przywileje. Chcemy, żeby kobiety miały przywileje. Natomiast równe prawa są kompletnym absurdem z punktu widzenia kobiet. Po prostu. Dyskryminacja! Czyli infantylne jest, znaczy przepraszam. Czy jest właśnie dążenie do tego, żeby tworzyć czas, w którym 50% rządu mają być kobiety, 50% mężczyźni, ponieważ teraz rządzą mężczyźni, trzeba po prostu władzę, teraz dać władzę kobietom na przykład. Jak jedna z pani wspomniała, to właśnie powinniśmy mieć jakąś niepiłość i lepiej jest właśnie edukować kobiety, stworzyć im równe szanse, a nie edukować właśnie sztuczne podziały. Jestem za tym, że na przykład kobieta była prezydentem, a nie tylko, że tak są feminiści, tylko dlatego, że to jest to przygotowane, które chce być.
Bo jasne, jeżeli ma kompetencje, jeżeli jest dobrze wykształcona, to fantastycznie, tylko musi mieć doświadczenie. Zobaczmy, w której partii w Polsce przewodniczącą jest kobieta. A z partii prawicowej, proszę. No przepraszam, ale taka jest. To ja nie jest pytanie. Czyli infantylne planuje znaleźć do tego, że do nieskrajności. Albo żeby być strasznie tradycyjnym i żeby to mężczyźni mieli całą władzę, a z drugiej strony być takim interrewolucjonistą, żeby kobietom dać pracę tylko dlatego, że chcą, a nie dążyć do tego, że po prostu miały równe szanse przygotowania się do tej pracy. Co możesz odpowiedzieć? Pani, zaproszę Państwa odpowiedzieć Pani Stanisławie. No to nie jest sprzeczne, wręcz przeciwnie, no ponieważ mężczyźni mają, jak pan mówi, całą władzę, to my nie chcemy, żeby całą władzę miały kobiety, tylko już miały pół władzy, bo to potomek jest bardzo racjonalne. Także ja tu nie widzę takiej sprzeczności. Bo oczywiście, no kobiety nie są przewodniczącymi partii, dlatego że wśród delegatów każdego szczebla jest zdecydowana większość mężczyzn. Pani mówiła, że będzie nie było takie nadzwyczajne jak ja. Niestety. Natomiast to, o czym mówił pan powiernik, no akurat kobiety są w takich resortach jak zdrowie, edukacja, gdzie jest tak naprawdę najtrudniej. No trzecim takim to jest infrastruktura, no i to właśnie są te resorty. I to jest niezależne od płci, że akurat one mają być zmienione, bo to są resorty, w których trudno jest robić cuda. A takie byśmy przydały te wszystkie cuda, żeby tam coś zmienić na lepsze. Natomiast na druga sprawa, że akurat pani minister edukacji no, została wybrana dosyć przypadkowo z protekcji pana Gowina. No, i raczej ona nie miała żadnych kompetencji do tego, żeby być ministrem. To sobie warto jasno powiedzieć pani Hall. Także no jeżeli się takimi kryteriami kieruje przy naborze na ministra. Ale kobieta ona jest gdańska. No to nie będę może tutaj wyjaśniała wszystkich szczegółów, akurat wie pan Karl jest związany mąż pani Halowej, zresztą Gowina, no i Gowin dzięki temu jest rektorem, no więc może tak sobie jasno odpowiedzieć. Także, a on miał być ministrem, nie chciał, zresztą rozsądnie pewnie, bo ministrem edukacji to jest bardzo ciężkie zajęcie i są słabe szanse na perspektywy sukcesu. Także tutaj kwestia no, jest raczej dowodu tych osób, a nie można mieć pretensji, że te kobiety są złe, no bo one są akurat właśnie albo źle dobrane, albo są w takich resortach, gdzie no zdrowne, i o jakimś sukcesie mówią w najbliższym czasie mówić o zdrowiu, jak dzisiaj czytamy, że PO chce prywatyzować szpital, nie mogło o tym powiedzieć w czasie kampanii wyborczej, bo się takich rzeczy w czasie kampanii nie mówi. No. To jest dzisiejsza wypowiedź któregoś z polityków Platformy. No więc zdrowie nie mówi się, no bo wtedy by się straciło głos. To jest na tej zasadzie, także myślę, że dążenie, żeby kobiety były reprezentowane przez pewien czas na zasadach parytetu jest słuszne ze względu właśnie na to, że kobiety nie korzystają z pełni praw i nie ma sposobu, żeby im to zagwarantować bez tej afirmacyjnej polityki. Myślę, że też na potrzeby dyskusji dobrze jest tak spolaryzować tezę i może stąd Państwo mają takie wrażenie, że prawda, mówimy, czy odebrać władzę mężczyznom, ale myślę, że żaden z nas nie myśli o odbieraniu władzy, tylko o stworzeniu możliwości wyboru. Nie mówimy też o sytuacjach, że każda kobieta przymusowo przez 5 lat swojego życia musi być prezesem jakiejś firmy, przez 5 lat sekretarką, a przez 5 lat jeszcze wyczynowo uprawiać koszykówkę. Nie, bo to jest absurd. A takim absurdalną argumentacją zazwyczaj kobiety się nie posługują. I to też odwołam się do zajęć, do doświadczeń. Rzeczywiście tak jest, że dziewczyny, żeby się odezwać na zajęciach, to muszą być przekonane dwa razy więcej, że wiedzą lepiej, że to, co powiedzą, po prostu nie jest banalne, a panowie są bardziej aktywni. Nie wiedzą? To co powiedzą? Było blisko. 15%? Nie 25%. Trzeba mi tyle, prawda?
prawda? Zachęcamy chłopców, żeby byli rozrabiatami, żeby bawili się głośno. Dziewczynka musi być cicha i grzeczna, prawda? Jeśli dziewczynka coś mówi, to musi się, że dziewczynka pyskuje, prawda? Że to jest złośliwa baba, gadatliwa, kłótliwa. Mężczyzna prowadzi inteligentny dyskurs, on walczy na argumenty. Kobieta? To nie przystoi kobiecie, prawda? Ona powinna się skłonić, puścić się w oczy i przyklasnąć, bo tata najpierw wspaniale mówi, potem pan nauczyciel, jeżeli jeszcze taką tego w szkole spotka, potem właśnie im promotor pracy i on ma zawsze rację. Tak trochę to wygląda. Teraz ja mam pytanie jeszcze a propos tego raportu, który był wcześniej wspomniany. Mianowicie głównym problemem, główną sferą dyskryminacji kobiet w pracy jest możliwość łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. I tutaj głównym problemem jest tworzenie żłobków, przedszkoli czy zakładowych, czy dofinansowanie szkół i nauki języków dla dzieci pracowników. Mam pytanie najpierw do pani doktor, co jeszcze można by było zrobić, żeby ułatwić kobietom łączenie tych dwóch sfer? A później do pani profesor, jakie prace są obecnie prowadzone w Sejmie w tej tematyce, a co pani uważa powinno być więcej w tej tematyce zrobione? Także najpierw do pani doktor. Czy może zacznę tak trochę przewrotnie? Jeśli mamy już dzieci, to może fajnie by było nawet w CV zaznaczać, że naszym sukcesem poza wykształceniem jest na przykład dobrze wychowany syn czy córka, czy doprowadzenie go do 16 roku życia, prawda? I to też nie ukrywać tej informacji, bo niestety często kobiety ukrywają informacje o dzieciach z racji tego, że one mogą nie konkurencyjne na rynku pracy. No ja sama nie doświadczyłam tego kiedyś w rozmowie o pracy i kiedy mój syn miał latem jeszcze 2,5 roku i francuski pracodawca zainteresował się nim bardzo. Byłam zdziwiona, że interesuje się dzieckiem, pomyślałam, jak fajny, ludzki. On mówi, nie, bo w Polsce przecież przedszkola są od 3 roku życia, prawda? Skoro ma 2,5 roku, to czy panu stać na opiekunkę, to będzie z dzieckiem, prawda? W przypadku mężczyzn, jeżeli mężczyzna ma rodzinę, w tym dzieci, traktuje się to jako czynnik motywacyjny. On ma dla kogo pracować, on się już wyszumiał, ustabilizował. Te dzieci go tak trochę zakorzenią i powodują, że będzie lepiej pracował dla instytucji. Znaczy, tak, to część ma zejść, bo wiecie, że po prostu system instytucji typu szkoła, przedszkole jest niekompatybilny z systemem pracy. Przyjęliśmy już kapitalistyczny system pracy, wielkie korporacje, ale też małe średnie przedsiębiorstwa. Pracują często w systemie tak zwanym zadaniowym, czyli tak naprawdę ta praca nigdy się nie kończy. Jeśli Państwo przejadą przez centrum Warszawy, to zobaczcie te wielkie wieżowce, wypalą się w wielkich korporacjach światła czasami całe noce. I to nie tylko firmy wspomagające, ale niestety wielni analitycy siedzący przy komputerach. Czyli właśnie, skoro mamy pracować do 17, 18, to jest ten czas podstawowy, przedszkola są przyjmy do 15, świetlice do 16, czasami do 16.30. Więc właśnie w tych systemach alternatywnych i często nagrodą dla pań pracujących na najwyższych stanowiskach jest to na przykład, że ma pokój dla miami z dzieckiem, że może na przykład kontynuować karmienie pierwsze w czasie pracy. Szkoła prywatnego, dla której płaci pracodawca. Co na pewno ułatwia godzenie tytułu też i nie odkładanie do systemu akademickiego na tytuł, bo niestety jest pewna granica biologiczna, powyżej której nie można i najprostsze rozwiązania to po prostu partnerskie związki, prawda? Tak samo myślę, pan Janusz Korwin-Mikke jest w stanie grać właśnie w koszykówkę z synem czy z młodym człowiekiem. Tak samo właśnie mężczyźni mogą angażować się w wychowanie dzieci, spędzanie z nimi twórcze czasu, uczenie gry w szachę, to rozwija myślenie. Właśnie, bardzo dobrze, żeby to zrobił tata, prawda? I można to już robić, odkąd dziecko zaczyna się komunikować, prawda? Czyli nawet po prostu partnerskie podchodzenie do godzenia tych dwóch ról zawodowych i wypowiadanie się z szacunkiem też o pracy, bo nie wiem jak, ale często też zazwyczaj poświęcamy czas na pracę tej drugiej strony, prawda? To mąsko, taki stereotyp, tata, jeszcze jak w śląskich rodzinach, prawda? Przychodził właśnie i rodzina wokół niego się skupiała. Teraz to się zmieniło, zazwyczaj dwie strony wracają po ciężkim dniu
i dwie strony na przykład mogą mieć ochotę opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o tym, co nie wyszło, o tym, co było sukcesem. Prawda? Także ten partnerski związek byłby czymś, co by mogło wzmocnić takie instytucjonalne mechanizmy, które mogłyby być zabezpieczone czy to przez pracodawcę, czy częściowo wspomagane przez państwo. Dobrze, no jest taka stała zasada, że nazwą polega przepisów, w związku z tym Sejm oczywiście nie jest w stanie uchwalić takich przepisów, które zapewniłyby kobietom równy skarb, które zapewniłyby możliwość łączenia harmonijnego macierzyństwa z pracą zawodową i więcej z karierą zawodową, no to z pracą też się łatwiej da połączyć, a z karierą już trudniej. Program, który przygotowała pani ministra z drugiej prostka w poprzedniej kadencji był po prostu na ten sposób interesujący. No ale niestety tam w większości punktów była napisana, że to jest beznakładowo, na przykład wydłużenie czasu pracy przed szkoły. No ale oczywiście to się beznakładowo nie może odbyć, bo to oznacza konieczność zatrudnienia dodatkowych osób, a zatem jest nakładowe jak najbardziej. Właściwie wszystkie te projekty karą się na państwa dlatego, że nie ma na to pieniędzy, ponieważ kwestia szans życiowych stworzenia kobietom jest jakby na ostatnim planie w wydatkach budżetu ciągle. Niestety tak właśnie jest. No, możemy pewnie robić wiele rzeczy. Te przedszkola, że przyzakładowe są na pewno takim dobrym pomysłem. Wydłużenie czasu pracy w innych przedszkolach, ale istnieje bardzo duże ryzyko, że jeżeli na przykład wydłuży się urlopy macierzyńskie, to wówczas pracodawcy mogą zatrudniać kobiet. I tutaj nakaz, no oczywiście ten nakaz zatrudnienia po urlopie macierzyńskim o tyle będzie nieskuteczny, że w tym czasie długim no, kobieta już traci kontakt z tym danym zawodem. A przecież w tej chwili we wszystkich zawodach trzeba się ciągle uczyć i ciągle rozwijać. Tak tutaj Sejm musi też być niezwykle ostrożny co do takich legislacji, żeby nie wyleć dziecka z kąpielą i jeszcze nie pogorszyć sytuacji kobiet, a właśnie ją polepszyć. I dlatego największe znaczenie ma właśnie takie wychowanie, zmiana społecznych nastawień. I to jest już optymistyczne, że jeżeli kiedyś 20% uważało, że kobiet powinno być więcej, a teraz 40% społeczeństwa, no to znaczy, że ta zmiana następuje właśnie między innymi dzięki takim dyskusjom, w których prawie największe oklaski otrzymuje pan Janusz Korwin-Mikke, no ale później na szczęście nikt nie chce jego tych nieświadłych pomysłów realizować. Bo to zawsze jest zabawnie usłyszeć, zabawnie się pośmiać, no a później i tak wszystko idzie szczęśliwie swoim nieco innym torem. Proszę o odpowiedź pana przewodnika Mikke, później dwa krótkie pytania będziemy kończyli. Proszę państwa, ja znów muszę postawić cały czas. Już za panią. Przed chwilą pytałem o pani doktor, na tą wielkość. Proste postawić. Otóż cała propaganda prawie głosów w telewizji leci od kilkudziesięciu lat, że mam źródło uprawnienie. Potem się ludzie cieszą, że w wyniku ich prania głosów społeczeństwo jest za tym. Dajcie nam na dwa dni telewizji, że wolę pokój jest prawny i to się zmieni natychmiast. Bo dlatego właśnie pan Korwin Mikke, odkąd PiS, taką ustawę, pana PiS-a doszła do władzy, nie mówił ani razu w reżimowej telewizji. Ani razu. Proszę państwa, w innych też raz na, powiedzmy sobie, pół roku. I tyle. Dlatego właśnie wasza dominacja, bo wy macie rząd ludzi. Wy Europejczykach argumentów. To jest prawda. Teraz będę mówił już o konkretach. Proszę państwa, jeżeli pani profesor Senyszynowa mówi słusznie, że można by tam zwiększyć szanse zawodowe kobiet, żeby kobiet mógł więcej pracować, ale nie ma tu pieniędzy, to pomyślcie państwo, o ile więcej pieniędzy mielibyśmy, gdyby te kobiety, które już teraz pracują, nie pracowały. Ile byśmy musieli teraz władować pieniędzy, żeby dać im szansę pracy, to są potworne koszty. Oczywiście, że tak. Potworne. Oczywiście, no tak, proszę państwa. W tej chwili jest tak, że koszty dopłacania go. Już w tej chwili kobiety mówią, że dojazdy do pracy powodują, że ich pracę nie opłaca. Znaczy, ta dojazdy do pracy dopłacane są z budżetu. Musiały płacić pełną cenę
wyjazdy do pracy, nie dofinansowano przez rząd, przypadało, że w ogóle ich praca jest nieopłacana. Teraz idźmy dalej. Proszę Państwa, pani wypowiedź pani doktor o tym, że kobiety też nie śmiały, byłaby prawdziwa, gdyby nie jedno. Według wszelkich badań, ale również praktyki, kobiety mówią średnio 2,5 lata więcej niż mężczyźni. Ale dzisiejsza debata tego nie potwierdza. Tak, bo kobiety mówią, że rzeczywiście nie zapraszają, one próbują dzieciom, tam one mówią dzieciom, co trzeba robić, oczywiście próbują dwie nie wierzyć. Jeszcze jedna uwaga, proszę pani. Mężczyzna nie mówi o tym, co jest w pracy. Tylko że to uważa, że tylko edukacyjnie może by to mówić. Mężczyzna nie mówi o tym, co jest w pracy. Jak ja chodziłem do szkoły, tak samo. Nie mów o tym, co się dzieje w szkole. I również w szkole się mówią, co się dzieje w domu. Kobiety gadają o wszystkim. Mężczyźni nie gadają o tym, co się dzieje w ich pracy. Ja mówię o normalnych mężczyznach. Oczywiście ja się zgadzam z panią Janolini, nie wyjątkowo, prawda, że dzieci mężczyźni tracili pracę, prawda, że nie ma z tego wyjątku. Jeszcze jedno. Pani rzecz jest zupełnie nielogiczna. Ona mówi na przykład, że kobiety są mężczyźni ubierani dla tej uchwały, bo niektórzy delegaty są mężczyźni, ale przed chwilą to pamiętacie, to jest nagrane. Mówiła, że kobiety głosują na mężczyzn, a mężczyźni głosują na kobiety. Jest to oczywiście... Na mnie. Nie oczywiście. Dlatego pamiętam, że pan. Jeszcze i jeszcze ostatnia sprawa. Był taki przypadek, widzę kobiet się zdarzył, bardzo dawno temu, ja jeszcze chyba to było za Gierka, nie wiem, czy nie tego mówiłem, ale Gierka, już tam na początku, że w Nowym Pomyśle bodajże, jak gdzie w Wielkopolsce, zapisał się do Ligi Kobiet facet. Okazało się, że facet Ligi Kobiet, żeby nie było dyskryminacji, dopuszczał, że jestem człowiekiem Ligi Kobiet. Został natychmiast wybrany prezesem koła w Nowym Pomyśle, potem został wybranym prezesem koła w Powiecie, został prezesem koła w Wielkopolsce w pół roku i zaprosił na to, że pani prezesem Ligi Kobiet w całym kraju, gdzie prezesowała partia i usunęła z tego, bo była kompromitacja na całym świecie. To jest dowodem tego, mówię pani, zależy, że kobiety głosują na mężczyzn. Tak. Otóż, proszę Państwa, jeżeli mamy mieć, pani mówi o połowie władzy, otóż ja protestuję. Połowa władzy to jest najgorsza możliwa rzecz. Nie może płynąć statek, który ma dwóch kapitanów. Albo rządzi ta ideologia, bo nie wiem, kobieta to są polityka męska, że albo tak, nie, nie, albo rządzi rozbyty taki bałagan. Nie można tego z sobą łączyć. Otóż w tym momencie, jeżeli dopuścimy kobiety, ja mówię o kobiety z punktu myślenia, bo kobiety, które są u władzy, pani Kaczorowa na przykład, ona ma męski sposób myślenia, ona nie jest kobietą, prawda? Nie, nie. Mówimy o kobiety z punktu myślenia. Jeżeli dopuścimy, to się rozsypuje każde państwo. Tak samo, proszę Państwa, jak Pani zauważyły słusznie, że gdzie w zawodzie chodzą kobiety, spada szacunek za zawodą, to jeżeli w państwie wejdą do władzy kobiety, spada szacunek dla tego państwa. Dokładnie tak samo. Bądźcie Pani logiczni. Dziękuję bardzo. Ale dla polityków, którzy w ogóle nie mają spać, nie mogę, także mogę się popołowić. Może rozwiązaniem byłyby też żłobki prywatne, które się dopasują do rynku i nie będzie problemu z przedłużaniem godzin, panie przeszkolankami, których trzeba dokładnie dopłacać i tak dalej, i tak dalej. Może właśnie prywatny rynek by to wykorzystał i my byśmy wszyscy na tym zyskali. Natomiast co do związków partnerskich. Mam wrażenie, że w związku partnerskim, który mama pracuje, tata pracuje, to zwykle kończy się do tak, że kiedy powiedzmy policja odwozi synka po pierwszym chuligańskim rubryku, to przemowa rodzicielska zaczyna się od myśleliśmy, że miała się lepiej wychowała. Mam wrażenie, że właśnie na czymś takim mogą skończyć się związki partnerskie, związki tego typu, których jak gdyby nikt nie ma tego czasu dla dziecka. Znaczy myślę, że to też jest doprowadzenie tej tezy do skrajności, prawda? Chodzi, co rozumiemy przez partnerstwo, to o to, że właśnie dwie osoby pracują, dwie osoby włożą na dom i to nie znaczy, że dwie osoby się czują nieodpowiedzialne, jeśli ludzie dorośli, odpowiedzialni, wychowani, a wychowywać możemy do 14-15 roku życia, prawda? Czasami nawet trochę wcześniej. Potem jest już ważna grupa rzecznicza. Jeśli nie dopakowaliśmy wartości systemu wychowania duchowego tych nastolatków, to potem jest za późno. No? Nie mówimy o absurdach. Oczywiście takie sytuacje też się zdarzają.
Asystent prywatny jak najbardziej. Teraz to już funkcjonuje, ale jest dostępny dla osób najlepiej zarabiających. No nie wszystko można do końca sprywatyzować, prawda? To właśnie, chodzi też o możliwość wyboru. Chodzi o możliwość wyboru. Ale ja myślę, że pan został dobrze wychowany. Będzie pan na pewno spory, jeśli już pan nie jest w związku partnerskim, to na pewno jest pan dobrym kandydatem do związku partnerskim. I ostatnie pytanie jeszcze, pan na ten czas. Jakaś dziewczyna. No, pytanie do pana Janusza Korwin-Mikke, do pani Smyszy. Bardzo krótkie. Panie Januszu, co pan sądzi o polityce równościowej Unii Europejskiej? Czy w trakcie nie zamienia się ona z pomagania kobietom, nie zmienia się to w przeszkadzaniu mężczyznom, w których sprawach, bo ja się spotkałem tutaj z czymś takim. I do pani Smyszy, czy nie byłoby w dobrym tonie, gdybyśmy w ramach polityki równościowej na Euro 2012 wystawili połowę drużyny z kobiet? Ja już na to pytanie odpowiedziałem. Jeżeli lekarzowi wystosuje się do więzienia, kazano wystosować na drugim etapie, to on wystosuje to odmianą poniżej. Jeżeli kobiecie, która pracuje w domu, kazano wystosować na drugim etapie, to na tym to jest oczywiście poniżenie kobiety, nie zmienia jej roli. Pani domu, prawda? Tak w tym powiedzeniu mówiło, że cicha za to, że kultura dobra się zbuntowała, powiedziała nikt nie będzie nigdy to, poszła do pracy, została pani nic. Otóż proszę domu, jak panią domu, a tam jest kultura. I nie, natomiast ja tego widzę, że nie Unia Europejska zacznie równego jednego, żeby dopuścić do dopuścić do turniejów w Indezonie parę homoseksualistów. Co by było, że nie pomyślał, jeżeli ma być w każdej instytucji połowa kobiet, to rozumiem, że w małżeństwie też musi być połowa kobiet. Znaczy małżeństwa homoseksualistów są oczywiście ci sami, nie muszą. Natomiast tak, całkowicie się z panem zgadzam, że na walucie euro w 2012 roku powinna być połowa wizerunków kobiet, połowa wizerunków mężczyzn. Bo pewnie była kobietą. Jakaś pani jeszcze, koniecznie. Musi zacząć. Ostatnie pytanie. No i w takim razie jakaś jedna pani ma. Afirmacyjna. O jest, tak, tutaj magnatkę. Tak? W modnym żółtym żakiecie. Brawo. Dziękuję za zaproszenie, było mi wszystko.